Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, koniecznie, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowościami oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, jak zawsze zaczynamy najpierw od naszego projektu 360. Wszystkie elementy już przymocowałam, także nic mi nie odpadnie. I dzisiaj będziemy przymocowywać cekiny takie trochę fioletowe, trochę takie zielone. Nie wiem, czy Wy to będziecie widziały, natomiast teraz będzie dużo właśnie tych cekinów. Będzie to takie może trochę nudne, ale na tym polega właśnie całe wyszywanie, że tych elementów jest bardzo, bardzo dużo i czasami są to właśnie takie identyczne elementy. To jest taka żmudna, długa praca. Moi kochani, cekiny będą znajdowały się teraz tutaj po kolei w każdej z tych kratek. I jeden dzisiaj tutaj właśnie został przeze mnie przymocowany. No i już przechodzę do dzisiejszego filmu. Myślę, że jesteście ciekawi, co tym razem, właściwie ciekawe, co tym razem dla Was przygotowałam. I powiem Wam, że będzie dużo sorbetów, dużo takich właśnie lodów, dużo trochę lemoniady dla orzeźwienia. Przeniesiemy się w klimaty letnie i będziemy się taką stylizacją a la lemoniada ochładzać. Także zapraszam Was do oglądania. Najpierw zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Ta stylizacja Wam się wyświetli. Pokazywałam Wam już ją kiedyś w jednym z holi lumpeksowych. I to był chyba ten film z moją taką opowieścią, w której mnie poniosło po prostu moja wyobraźnia. Więc tak tylko dla przypomnienia, ta stylizacja, ta bluzka nadal ze mną jest, ten żakiet jest rewelacyjny, ma fajne kolory. Jest taki nieoczywisty, fajny i dlatego bardzo mi się podoba. I teraz już pokażę Wam może to, co ostatnio kupiłam. Zacznę od takiego sweterka, bluzki i ta rzecz była przeze mnie zwężana, jak właściwie większość z tych, które dzisiaj Wam pokażę. Mam też szczęście, że umiem szyć na maszynie i po prostu niektóre rzeczy dopasowuję sobie według uznania do swojej sylwetki. Po prostu źle wyglądałam w tym swetrze, jak był taki duży. Na początku taki mój pierwszy zamysł był, że stylizacja może być, bo może na zasadzie takiej, że ten sweterek będzie pełnił funkcję takiego sweterka oversize'owego, natomiast nie pasował. Po prostu nie pasował, źle w tym wyglądałam. Byłam jak taka rozflaczała zebra. Natomiast teraz bardzo mi się podoba. Troszeczkę jeszcze muszę go wypielęgnować, chociaż w takim minimalnym stopniu. Jest on marki Marks & Spencer i to jest właśnie taka zebra i co mi się najbardziej w tym podoba, to dodatek w postaci koloru różowego, delikatnego. I teraz mała taka informacja, na kolor różowy wyjątkowo tej wiosny i lata też będę stawiała, będę dużo takich stylizacji różowych wybierała, właśnie takich lodów malinowych w kolorze lodów malinowych, w kolorze takich lodów truskawkowych, takie delikatne róże. Przeróżne po prostu odcienie koloru różowego. Naszło mnie na ten kolor różowy i po prostu tej wiosny i tego lata będę z kolorami tak szaleć na maksa, bo one mi się bardzo podobają. Jest tyle przepięknych kolorów, że naprawdę można sięgać po przeróżne odcienie każdego z kolorów i poprawiać sobie nimi po prostu humor. Jak zauważyłyście, stylizacja wyświetliła Wam się z taką spódnicą w kratkę, razem właśnie przy pokazywaniu podczas prezentacji tego swetra w zebrę i połączyłam sobie te dwa kolory, czyli tutaj właściwie te dwa wzory, ponieważ gdzieś tutaj jest również kolor różowy i kiedyś o tym wspominałam podczas prezentacji tych moich takich filmów z serii Jedna rzecz i kilka stylizacji, że jeżeli jakiś kolor występuje na danej rzeczy, to możemy sobie śmiało to łączyć. Mało tego, ta kratka jest tutaj gdzieś biała, a sweter ten jest również biały, więc ta stylizacja jest udana. Dodatkowo obie te rzeczy fajnie się tutaj nawzajem jakby uzupełniają. Nie gryzą się ze sobą, a raczej współdziałają. I to jest bardzo fajna jak dla mnie stylizacja. I tak dla przełamania tego wszystkiego dodałam sobie moje zielone szpilki, takie soczyste, żeby po prostu ta stylizacja właśnie była taka rzeźka i właśnie taka żywa niesamowicie, coś właśnie w tym stylu.
Nie mogłoby zabraknąć dzisiaj wspomnianej przeze mnie stylizacji a la Lemoniadal. Tak nazwałam sobie tę stylizację i właściwie za chwilę Wam powiem, dlaczego i jak właśnie ja ją sobie, dlaczego w ten sposób ją nazwałam. Więc takie szalone spodnie udało mi się kupić. Dodatkowo mają tutaj bardzo duże rozporki, co jest ciekawe. Są one marki Misguided i były w rozmiarze 44. Zwężałam je bardzo dużo. Dużo je musiałam zwęzić z jednej i z drugiej strony, żeby po prostu dopasować je do swojej sylwetki. Tutaj na dole nogawki zostawiłam takie szerokie, jak były pierwotnie, czyli zwężałam tylko tak naprawdę do miejsca tego rozcięcia. No i bardzo mi się teraz kształt tych spodni podoba i powiem Wam, że są niesamowicie wygodne. I właśnie stylizacja nazywa się Lemoniada, dlatego że tutaj są cytryny. Dodatkowo założyłam sobie koszulę i ta żółta koszula jest w nieco delikatniejszym odcieniu niż te cytryny żółte wściekłe. I to się tak po prostu, ta stylizacja staje się w tym momencie taka łagodna. No i do tego wszystkiego nie mogłoby zabraknąć miętowych szpilek. I to jest taka lemoniada z miętą, jeszcze z listkami mięty. Czyli latem jest nam gorąco, jest upał i właśnie taka lemoniada spada nam z nieba i jest rewelacja. Więc ta stylizacja jest taka na maksa orzeźwiająca. Ma nas troszeczkę też uspokoić i zgasić nasze pragnienie. Wspominałam też, że będzie tak dzisiaj trochę takich stylizacji sorbetowych, takie sobie nazwałam. I udało mi się kupić taki sweterek właśnie w kolorze lodów, to jest taki sorbet. I to jest taki przepiękny różowy odcień. Zakochałam się teraz w tych różowych odcieniach, naszło mnie na róż po wielu, wielu latach. Ten sweter jest w rozmiarze L, jest cudowny, już go wypielęgnowałam. Ma fajny kształt, taki ciekawy, bym powiedziała. Troszeczkę jest tutaj taki krótszy, te rękawy są takie opadające, taki fikuśny, śmieszny trochę może. I powiem Wam jeszcze, że wracając jeszcze do tamtej stylizacji, właśnie z tymi stylizacji Lemoniada, tak mi się kojarzy w tym moim cyrku, w tym moim świecie, sprzedaję właśnie sobie taką wspaniałą lemoniadę. I ta stylizacja mi się najbardziej chyba podoba z całego dzisiejszego filmu, ale ta z lodami sorbetowymi, czyli z tym różowym swetrem też jest fajna. A po prostu ubrałam do tego leginsy w zebrę, które znacie. Tutaj ta zebra gdzieś została tak jakby opanowana przez ten sweter na zasadzie takiej, że wydobyła z tych leginsów to, co jest szlachetne, czyli one stały się takie po prostu fajne. Gdzieś to jest, wiecie co to jest? To jest w tym momencie taka polewa na lodach, czyli taki sorbet z polewą powiedzmy czekoladową. Ja takie lubię połączenia. Trochę truskawki, trochę czekolady, takie nietypowe smaki, jeśli chodzi właśnie o słodycze. No i ta stylizacja właśnie mi się w ten sposób kojarzy. Jeśli chodzi o buty, no to postawiłam na pudrowe, różowe szpilki, po prostu. Kolejny sorbecik. Cudowne swetry kupiłam, tak w ogóle cieszę się właśnie z tych swetrów bardzo, ponieważ te kolory są śliczne i to jest typowo taki sweter miętowy, ale to jest taka przyciemniona mięta, takie powiedzmy delikatne awokado i w końcu coś dopasowało się do moich szpilek, tych właśnie nie miętowych, a takich właśnie w kolorze awokado, coś takiego. Ten sweter też bardzo mi się podoba i on jest, wiecie, taki mięciutki, ma w sobie chyba elastan i cudownie się go po prostu nosi. Jest niesamowicie wygodny. Jak go kupiłam, to był po prostu skosmocony dość mocno, natomiast udało się go wypielęgnować. Dość dużo czasu to, na to poświęciłam, natomiast było warto, bo ten sweterek bardzo mi się podoba. No i stylizacja znowu z tymi moimi leginsami w zebrę i te do tego buty, które przed chwilą Wam pokazywałam. Też właśnie lody, tym razem sorbet taki miętowy i na to też czekoladowa polewa. Ta zebra i te wzory właśnie na tych leginsach to jest ta polewa, o której Wam cały czas mówię. Kolejna rzecz to jest taki pajac, powiedzmy pajac, taka bluzka rozpinana, ale mi się podoba i gdzieś tam ten kolor różu też jest ciekawy. To jest taki pudrowy, ale nie do końca pudrowy, to jest też ma jakąś swoją nazwę, ten różowy odcień. Całe to jest w takich cekinach srebrnych, czyli coś tutaj się błyszczy, coś się dzieje, jest to aksamit. I tutaj mamy tak, na rękawach sznurki, możemy sobie tutaj związać te rękawy, czyli jakoś tam je uformować według uznania. Można też zostawić to w spokoju i te sznurki sobie będą stanowiły taką ozdobę.
Tutaj w pasie też jest sznurek, ponieważ zapięcie jest takie kopertowe, powiedzmy, ale też można sobie nosić to tak, jak sobie ktoś życzy, na takiej zasadzie. Ciekawy tutaj jest ten kołnierz. I z tego, co pamiętam, tę rzecz właśnie zapamiętałam, że zapłaciłam za to 8 zł, bo nadal chodzę właśnie do tych innych second handów niż ten mój. I powiem Wam jeszcze, że z tą rzeczą też można sobie, o Jezu, jak ja to krzywo trzymam, z tą rzeczą też można sobie pokombinować. Dzisiaj taka stylizacja ze srebrno-czarnymi leggingsami, ponieważ chciałam nawiązać trochę do tych srebrnych cekinów, ale też gdzieś jakoś mocno nie przesadzić z tą stylizacją. I cieszę się w sumie, że to kupiłam, bo coś mi przyszło ostatnio fajnego do głowy, właściwie mi się to przyśniło i tak naprawdę muszę sobie odtworzyć ten sen, bo wiem dobrze, że coś, że ta stylizacja była super, to nie jest ta dzisiejsza i postaram się gdzieś ją odtworzyć i coś z tym ciekawego jeszcze sobie zrobić. Stylizacja, powiedzmy, taka total róż, tak ją sobie nazwałam, chociaż nie do końca cała jestem w różowym kolorze, tak jakby, ponieważ buty są zielone. Zielone i są takim przełamaniem całej tej stylizacji. Zastanawiałam się, czy nie zrobić właśnie takiego total look, ale taki pink, kolor różowy, wszystko na różowo, buty różowe, natomiast spodobało mi się to z odcieniem zielonym. Kupiłam sobie po prostu taki różowy golf marki Next i on też był w większym takim rozmiarze, natomiast też był przeze mnie zwężany, ponieważ też troszeczkę był za duży i nie wyglądał dość dobrze. Te spodnie, które Wam się wyświetlą, te ala bajkery, to już mówię Wam od razu, moje kochane, jakiś kudeł lata, że będę sobie dużo takich bajkerów tworzyć. Być może nawet podejmę próbę uszycia sama, bo jak wiecie, mam jeszcze bardzo dużo materiałów uszycia sama sobie takich jakichś odjechanych, po prostu na maksa spodni, bajkerów, tego typu rzeczy. I te spodnie, które Wam się wyświetliły, obcięłam. One były długie, są marki Calvin Klein i obcięłam je sobie na bajkery, nie podszywałam, nogawka jest surowa, dlatego że te podgięcia, te zakładanie w ogóle materiału na tego typu długości, no u mnie brzydko wygląda, nie podoba mi się to i dlatego je po prostu obcięłam, a że materiał się gdzieś tam nie pruje, to jest wszystko ok, więc tego nie obrzucałam nawet tak na surowo obcięte i oczywiście musiałam je zwęzić jeszcze, bo gdzieś tam też były za duże. No i po prostu od razu pomyślałam sobie, że ten golf z tymi różowymi bajkerami sobie zestawię. A i wiecie co, za ten golf, z tego co pamiętam, zapłaciłam 2 zł, więc fajna, fajna okazja. I teraz tak, moi kochani, żeby nie było tak, no fajnie jest myśleć o tym lecie, że jest tak gorąco, ale nadal mamy zimę. Więc na koniec, po tych wszystkich lemoniadach, po tych wszystkich sorbetach, po tych wszystkich lodach i tego typu stylizacjach, no jednak trzeba troszeczkę wrócić do tej zimy, ale pokażę Wam, jaki ja mam sposób na tą zimę, ponieważ przerzucam się w tym momencie z futer sztucznych, z płaszczy, z kożuchów i tego typu rzeczy na swetry. To jest ten czas, kiedy nosimy bardzo grube swetry i jest nam ciepło. Możemy je w ten sposób, jest taka grupa swetrów, które po prostu się nadają, nawet jak jest 1 stopień, nawet jak jest 0 stopni i będzie nam w nich po prostu ciepło, bo to są swetry na podszewce i to są swetry zastępujące odzież wierzchnią. I udało mi się takie 2 swetry kupić. Wisiały obok siebie, jak zawsze, takie bliźniaki, czekały na mnie tak naprawdę. Były to straszne kocmołuchy, dlatego że były po prostu oblezione wszystkim. Dałam im drugie życie. Naprawdę, ponieważ nikt ich nie chciał, bo one są takie może troszeczkę babciowe, ale dla mnie są świetne. Dla mnie są po prostu rewelacyjne i są tak ciężkie, że powinnam je prezentować Wam tak naprawdę na drewnianych wieszakach, ale już mi się wszystkie drewniane wieszaki tak jakby skończyły. Są pozajmowane, więc na plastikowym trochę ten wieszak się pewnie powygina. Pierwszy taki sweter, który zastąpi mi odzież wierzchnią, jest w kolorze czarnym oczywiście, ale dużo jest tutaj koloru różowego i koloru fioletowego. Dlatego ubrałam do tego swetra, tak na dzień dobry, moje fioletowe kozaki. Natomiast jeszcze tutaj będę kombinowała sobie ze stylizacjami, ponieważ ubiorę sobie na przykład czarne rajstopy i na przykład bodki czarne. Więc troszeczkę tak ten sweter też będzie taki lżejszy w ten sposób, że ta stylizacja będzie, wiadomo, rajstopy 15, więc nogi będą takie widoczne dość. Będą prześwitywały ta nasza skóra i stylizacja będzie taka troszeczkę lżejsza. Natomiast dzisiaj no ta z tymi kozakami, powiedzmy na 0 stopni jak jest, w tym swetrze nie zmarznę, ponieważ on ma tutaj podszewkę i jest naprawdę tak gruby,
jak kurtka, jak po prostu odzież wierzchnia. I teraz ja będę sobie stawiała na te swetry, dopóki nie zrobi się ciepło. To jakby to będzie moje takie przejściowy stan, powiedzmy, i takie wyczekiwanie na wiosnę, a jednak coś się zmieni w moich stylizacjach, dlatego że już gdzieś porzucę te wszystkie moje piękne futerka, te wszystkie kożuchy i przejdę na jakiś taki inny etap, etap swetrów. A takich swetrów, jak wiecie, troszeczkę mam, kilka właściwie. Pokazywałam Wam kolekcję moich swetrów i tam też był taki dłuższy sweter, który nadaje się idealnie na teraz właśnie, bo później robi się za ciepło i tych swetrów naprawdę nie da się nosić. Chyba że później właśnie jest pora na nie jeszcze taką późną jesienią. To wtedy po takie swetry sięgam. I drugi sweter, bliźniak tamtego, tylko po prostu inne kolory, inne tutaj jakby wzory, znaczy kwiaty też, to jest wszystko się motyw kwiatów przewija, tylko bo tam też chyba był, nie, tam były szlaczki, przepraszam, nie ma żadnych tam kwiatów, tam były wzorki, tutaj są kwiaty. I pojawia nam się tutaj kolor taki morelowy jakby, dlatego stylizacja z morelową moją sukienką. Chciałam ubrać pod tę sukienkę koszulę czarną z kołnierzykiem i pewnie tak zrobię. Natomiast w stylizacji założyłam tylko bluzkę pod to i ta stylizacja bardzo mi się podoba. Jeszcze muszę ją troszeczkę tam doszlifować. Jeszcze na tym swetrze, jeszcze i jeszcze. Tutaj są takie fioletowe, kobaltowe, powiedzmy atramentowe kwiatki i to jest najpiękniejsze w tym całym swetrze, czyli te po prostu dwa kolory kwiatków, ten atramentowy i morelowy. I dlatego ten sweter mi się bardzo spodobał, ponieważ gdyby on był cały czarny i w te takie liście khaki, tak jak tutaj widać te kolory, no to on by był strasznie taki ciężki, ponury, nudny, nie kupiłabym go wtedy. A przez to, że ma te kolory tutaj, to mi się bardzo podoba. Jeszcze jedna rzecz została mi tutaj w tym swetrze do naprawienia, w tym albo w tamtym właśnie, w tym. Jest tutaj dziura w podszewce, ale to jest drobna sprawa, ponieważ to, ta dziura jest na szwie. To są stare rzeczy i niestety trzeba do nich podejść z szacunkiem i trzeba czasami dać im po prostu te drugie życie, ale myślę, że warto. A w jakim on jest w ogóle rozmiarze? Nie jest napisane. Jest to na pewno jakiś taki duży sweter. I ostatnia rzecz dzisiaj to jest taka przepiękna narzutka, co do której mam mnóstwo planów i już mówię jakie. Na przykład wymyśliłam sobie, że latem, będąc na plaży w bikini, najlepiej czarnym, wykorzystam sobie to jako narzutkę, bo będzie to świetnie wyglądało, będzie to tak bardzo elegancko się prezentowało, ponieważ tu są takie przepiękne jakby zdobienia na tym. To całe jest z takiej siatki, to jest transparentne, więc naprawdę można to w fajny sposób wykorzystać, nie tylko jako taką narzutkę, żakiet. I co jeszcze Wam powiem? Oczywiście, jak będę ubierała się na plaży w tym, to muszę pozbyć się poduszek, ponieważ one gdzieś będą raczej widoczne, tak mi się wydaje, chociaż niekoniecznie. I teraz tak, dzisiaj stylizacja taka normalna, powiedzmy, ale w ten sposób tę rzecz trzeba wystylizować. Można sobie pokombinować, jak wiecie, z odzieżą wierzchnią, czyli ubranie tego na jakiś płaszcz, ponieważ to jest bardzo fajnie ozdobione. I dzięki temu na przykład czarny, skórzany płaszcz, powiedzmy, zyska piękne wzory i będzie taki twórczy, artystyczny. Naprawdę, takie rzeczy są świetne. Można tworzyć ciekawe stylizacje z tymi właśnie narzutkami. Gdzieś tutaj była jakaś plamka, z tego co pamiętam, to było wyprane oczywiście, natomiast jeżeli są jakieś takie plamki, to czasami muszę danej rzeczy poświęcić więcej czasu, czyli użyć wanisza, mydełka i tego typu sprawy, ale myślę, że warto, ponieważ te rzeczy są niespotykane i wyjątkowe. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że trochę Was przeniosłam do tego lata, do tych takich gorących dni. Na koniec jednak powróciliśmy do naszej aury, czyli do zimy, ale też właśnie zaproponowałam Wam takie stylizacje ze swetrami, z tymi takimi grubymi i myślę, że to jest ten czas, żeby te swetry ubierać. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na moim kanale oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.